Cześć, witam z Smart-Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do kolejnej recenzji telewizji internetowej, telewizji IPTV. Tym razem będzie to propozycja firmy MatteBox, firmy, która dostarcza gotowe rozwiązania, gotową platformę telewizji internetowej dla hoteli, dla pensjonatów, dla spółdzielni mieszkaniowej, dla tutaj różnego rodzaju telewizji kablowych, też dla operatorów internetowych. No i chciałem Wam pokazać, jak działa właśnie telewizja MatteBox, jak to wszystko się spisuje. Pokażę Wam to na przykładzie boxa Arris VIP 5305W. Jest to jeden z boxów, które są właśnie w ofercie telewizji MatteBox. Tak naprawdę najwyższy model, ponieważ jest to model już UHD 4K, wspierający właśnie te najwyższe rozdzielczości. Dodatkowo wyposażony jest też Wi-Fi. Tak więc myślę, że ma wszystko, co potrzeba do komfortowego oglądania telewizji. W dzisiejszej recenzji pokażę Wam, jak działa to urządzenie, jak działa telewizja internetowa i jakie oferuje tutaj właśnie możliwości, dlaczego jest ona lepsza niż tradycyjna telewizja. Tak więc zapraszam do oglądania. Na początek chciałem Wam pokazać, co otrzymacie po podpisaniu umowy na telewizję internetową, czyli dostajemy boxa, w tym wypadku właśnie jest to VIP 5305, otrzymujemy go w takim tutaj ekologicznym, szarym opakowaniu, natomiast w środku, jak widzicie, całkiem nieźle to wygląda, ponieważ oprócz boxa mamy też w zestawie już przewód internetowy, może niezbyt długi, ale jeżeli Wasz router nie jest zbyt daleko od telewizora, to bez problemu wystarczy. W zestawie jest też przewód HDMI, oczywiście zasilacz, instrukcja obsługi, no i pilot zdalnego sterowania. Sam box, jak widzicie, mały, zgrabny, jakoś specjalnie się nie wyróżnia na tle innych boxów TV, które mieliście okazję zobaczyć na moim kanale. Na pewno urządzenie bez problemu wkomponuje się w każdą przestrzeń, więc to jest na plus. Od góry mamy czarną powierzchnię, dość mocno się palcującą, lekko przeźroczystą, ponieważ widać tutaj pod nią układy znajdujące się wewnątrz. U góry przycisk Power. Z przodu mamy tutaj diody LED świecące nam się tutaj na kolor czerwony lub też niebieski, zielony, w zależności od działania tego urządzenia. Od spodu podgumowane nóżki, na pewno na plus możliwość powieszenia tego boksa też na ścianie. No i wejścia złącza tutaj z tyłu. Mamy USB, mamy wyjście AV, mamy wejście LAN RJ45, HDMI, zasilanie i tutaj jeszcze nad HDMI, zobaczcie, mamy wejście na karty microSD. Natomiast od razu Wam powiem, że na chwilę obecną nie znalazłem zastosowania zarówno dla złącza USB, jak też właśnie tego czytnika kart microSD, ponieważ no, w tej ofercie, którą tutaj dostałem, te funkcje nie są aktywne. Tyle odnośnie konstrukcji tego urządzenia. Teraz chciałem zwrócić Waszą uwagę jeszcze na pilota zdalnego sterowania, ponieważ to jest naprawdę bardzo dobrze wykonany pilot. Jeden z lepszych pilotów, jakie widziałem w przypadku urządzeń typu właśnie Box TV, urządzeń do telewizji internetowej. Świetne tutaj wyprofilowanie przycisków, podgumowane, dobrze rozmieszczone, duże, czytelne, bardzo łatwo się tutaj z nich korzysta, tak więc zwracam Wam na to moją uwagę. Zasilany jest z dwóch baterii typu 3xA, nie ma ich w zestawie, więc będziecie musieli sobie je dokupić. No i tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o ten zestaw. Jeżeli chodzi o parametry techniczne tego boxa, to teraz Wam powiem, że na pokładzie mamy 2 GB pamięci RAM, mamy też flash 512 MB, obsługa 4K z HDR10, tak więc to na pewno na plus. Mamy też wsparcie dla kodeka H265 oraz VP9. Jeżeli chodzi o dźwięk, to mamy EAC3, mamy MPG1, MP3, no i na pokładzie jest też Wi-Fi, o czym Wam już wspominałem. I to Wi-Fi w standardzie AC, 2x2 dual band. Bardzo szybkie, więc myślę, że to jest też plusem, jeżeli chodzi o ten box. Jeżeli chodzi o system, mamy tutaj system autorski producenta. Nie jest to Android, więc nie będziemy tutaj mogli sobie instalować żadnych dodatkowych aplikacji, niczego sobie dogrywać. Natomiast powinno to wpłynąć na szybkość i stabilność działania urządzenia. Tyle odnośnie o samym urządzeniu. Teraz sobie go już podłączymy do telewizora. No i pokażę Wam, jak działa telewizja IPTV od MatteBox. No dobrze, jak widzicie, box został już podłączony do telewizora. Ja Wam nie będę tutaj pokazywał tej wstępnej konfiguracji, czyli jak ustawić sieć Wi-Fi, jak ustawić język, czy też jak podłączyć się przewodem tutaj internetowym, ponieważ jest to bardzo proste, intuicyjne i myślę, że nie ma sensu zabierać Wam niepotrzebnie czasu. Natomiast od razu po połączeniu z siecią internetową mamy dostęp do pełnej tutaj funkcjonalności urządzenia, do wszystkich kanałów telewizyjnych, które mamy wykupione w naszym pakiecie. Nie musimy tutaj nic dodatkowo ściągać, instalować, konfigurować. Od razu możemy przejść do oglądania telewizji na żywo. I teraz chciałem Wam pokazać pierwszą rzecz, która mnie zaskoczyła, jeżeli chodzi o tą telewizję internetową, to szybkość działania tego boxa. Zobaczcie, jak szybko zmieniają się kanały, jak szybko jesteśmy w stanie przełączać się pomiędzy poszczególnymi kanałami. Jest to zdecydowanie szybciej niż na przykład w telewizji naziemnej czy też w telewizji satelitarnej. Tak więc chyba jest to najszybszy box tutaj do telewizji internetowej, z jakim miałem do tej pory do czynienia. I to, myślę, jest jeden z większych atutów, jeżeli chodzi o to urządzenie. Teraz kolejna sprawa, jeżeli chodzi o kanały telewizyjne. Zobaczcie, oferta MatteBox jest bardzo bogata. Mamy tutaj ponad 200 kanałów telewizyjnych, bardzo dużo tych kanałów. Kanały też popularne, sportowe, filmowe, kanały dla dzieci, kanały muzyczne, więc naprawdę jest w czym wybierać. Wszystko oczywiście to zależy od tego, jaki pakiet sobie wykupicie i u jakiego operatora, więc tutaj też nie będę się jakoś skupiał na tych kanałach. Natomiast powiem Wam, że oczywiście operatorzy, którzy współpracują z MatteBox, mogą też korzystać z własnych kanałów telewizji, z jakimi mają podpisane umowy, więc tych kanałów może być jeszcze zdecydowanie więcej, więc tutaj ta funkcjonalność jest naprawdę bardzo elastyczna tej platformy. Teraz może pokażę Wam kolejną rzecz, która mi się podoba, jeżeli chodzi o platformę MatteBox, to może przejdźmy sobie do ustawień. Jest to zarządzanie kanałami. Tutaj oczywiście musimy się zalogować, tutaj PIN domyślny 4.1 i jak widzicie mamy listę kanałów. Wszystkie kanały mamy też pogrupowane kanały według tutaj kategorii, na przykład blok dla dzieci, filmowy, dokumentalny, ogólnotematyczny, ale możemy też stworzyć swoje własne listy kanałów. Zobaczcie, ja sobie tutaj zrobiłem taką listę testową z kilkoma kanałami i mogę sobie tutaj tą listę wybrać jako listę domyślną. Czyli nie mamy narzuconej jakiejś kolejności kanałów, z których musimy korzystać, jak to ma miejsce w przypadku właśnie telewizji kablowych, telewizji satelitarnych, od różnych tutaj dostawców. Możemy stworzyć własną listę według własnej kolejności. Zobaczcie, możemy zmieniać listę tych kanałów, możemy zmieniać jej nazwę, możemy tutaj edytować te kanały. Tak więc zobaczcie, możemy na przykład ustawiać sobie według jakiejś tutaj własnej też kolejności, możemy je oznaczać, zaznaczać, więc mamy pełną kontrolę nad tymi listami, więc każdy może stworzyć listę taką, jaka mu najbardziej odpowiada i to jest też bardzo duża zaleta, jeżeli chodzi o platformę MatteBox i to mi na pewno się w tej platformie podoba. Teraz przejdźmy do EPG, czyli do naszego przewodnika telewizyjnego. Jak widzicie, też wszystko bardzo czytelnie zostało rozpisane. Możemy sobie sprawdzić, co w danym momencie na którym kanale jest nadawane. Możemy przejść do tej pozycji właśnie z programu EPG. Możemy też rozpocząć nagrywanie wybranego programu i to nagrywanie nie będzie się odbywało na tym urządzeniu, czyli nie potrzebujemy jakichś pendrive'ów, dysków podłączać do właśnie dekodera, tylko nagrywanie odbywa się w chmurze, którą otrzymujemy wraz z usługą MatteBox, więc to jest naprawdę też świetne rozwiązanie, jeżeli chodzi o tą ofertę. Przyciskając przycisk Info na pilocie mamy opis, co w danym momencie jest odtwarzane, jaki program, opis tego programu, więc tutaj jest OK. Natomiast jeżeli przejdziemy sobie w prawo do tej listy kanałów, to zobaczcie, na tym dolnym pasku mamy też programy, czyli możemy zobaczyć sobie program na tym danym kanale na cały dzień, czyli sprawdzić sobie poszczególne pozycje. Następnie mamy akcję, czyli możemy nagrać ten program, przełączyć się tutaj na ten kanał na żywo. Możemy nagrać wszystkie epizody na przykład takiego programu, więc tutaj tych możliwości jest dość dużo. No i też możemy przejść do szczegółów, czyli poczytać sobie, co w danym momencie jest nadawane. Więc dużo informacji, bardzo czytelne, bardzo funkcjonalne menu, jeżeli chodzi o boxy Arris VIP 5305. No i teraz chciałem przejść do tych najważniejszych funkcji, jeżeli chodzi o platformę MatteBox, czyli do możliwości zatrzymywania obrazu na żywo, czyli funkcji TimeShift. Możemy ten obraz oczywiście sobie bardzo łatwo wznowić. Mamy możliwość cofnięcia się w czasie, na przykład o kilka minut. Zobaczcie, bardzo prosto za pomocą przycisków funkcyjnych czy przycisków na ekranie możemy cofnąć się, rozpocząć odtwarzanie od dowolnego momentu, dzięki czemu nawet jeżeli coś przegapiliście, możecie do tego wrócić. Jeżeli oglądacie z opóźnieniem, możemy sobie bardzo łatwo przejść też do przodu i na przykład sobie pominąć reklamę w jakimś filmie czy też serialu, dzięki czemu nie będziemy tracić właśnie niepotrzebnie czasu na oglądanie reklam. No i teraz chciałem przejść do kolejnej funkcji, jaką oferuje usługa MatteBox, czyli do cofania się w czasie i to nie o kilka minut, jak Wam pokazywałem przed chwilą, ale możemy cofnąć się w czasie aż do 7 dni wstecz. I teraz zobaczcie, tu możemy od razu wybrać sobie datę za pomocą tej zielonej kropki i spróbujemy teraz cofnąć się na przykład do piątku, tutaj 2 kwietnia. Zobaczcie, teraz sobie wybierzemy tutaj jakąś pozycję i klikamy oglądaj teraz. W tym momencie zobaczcie, jak to wygląda. Praktycznie błyskawicznie przenieśliśmy się o kilka dni wstecz i możemy sobie już oglądać materiał, który był wówczas nadawany. Naprawdę świetna sprawa. Do tego, jak widzicie, możemy też bardzo łatwo przesunąć się w czasie. Na przykład byłyby tu jakieś reklamy, możemy sobie bardzo łatwo je pominąć i zobaczcie, jak szybko też następuje już odtwarzanie materiału. Nie musimy czekać na buforowanie, na jakiś tutaj przesył danych. To wszystko działa naprawdę bardzo płynnie, bardzo szybko. Tyle odnośnie przesuwania, cofania się w czasie, zatrzymywania materiałów wideo. Teraz Wam pokażę jeszcze szybko, jak wygląda to takie główne menu, obsługa tego boxa. Pierwsza zakładka telewizja. Tutaj mamy oczywiście oglądanie telewizji na żywo. To są do tego przewodnika telewizyjnego EPG, którego już widzieliśmy. Mamy też blokadę kanałów telewizyjnych. I zobaczcie, możemy sobie tutaj dowolne kanały zablokować, tak żeby dzieci nie miały do nich dostępu. Blokujemy je kodem PIN i wtedy oczywiście będą one zabezpieczone. Zarządzanie kanałem Wam już pokazywałem, czyli to możliwość tworzenia własnych list kanałów, układania ich według własnej kolejności. To naprawdę świetna sprawa. Aktywowanie wybranej listy. Druga zakładka nagrania. Jeżeli coś nagrywacie, będziecie mieć tutaj dostęp do tych waszych nagrań. Tu na przykład nagrałem sobie Ameryka z lotu ptaka i będę mógł na przykład sobie w każdej chwili do tego wrócić, otworzyć ten materiał nawet po upływie właśnie tych 7 dni, do których możemy się cofnąć. Co dalej? Kolejna zakładka, samoobsługa, dostęp do automatycznej obsługi abonenta. Następnie mamy filmy, czyli dostęp do, jak widzicie, wypożyczalni filmów, do tutaj filmów NC+, historii itd. Niestety tutaj, ja tego nie mogę Wam na chwilę jeszcze obecną pokazać. Być może przygotuję dla Was oddzielną recenzję, jeżeli będę miał dostęp do takiej wypożyczalni filmów. Wszystko to zależy oczywiście od operatora, od którego kupujecie usługę, czy ma w ofercie wypożyczalnię filmów, czy też nie ma. Ceny oczywiście takich filmów też już ustala operator indywidualnie, więc tutaj Wam tego nie jestem w stanie pokazać. Natomiast oczywiście takie możliwości są i będziecie pewno w zależności od operatora mogli z tego korzystać. Podobnie jeżeli chodzi o filmy dla dorosłych. Dostęp do radia internetowego. Tutaj jak widzicie na chwilę obecną są tylko 3 radia, RMF, RADIO Z oraz RADIO POLO, więc nie ma tego zbyt dużo. No i teraz może ostatnie zakładki, tutaj 2, czyli ustawienia. Też dostęp do obsługi automatycznej abonenta, wybór języka oprogramowania, ustawienia zabezpieczeń, czyli nadajemy sobie jakieś tutaj hasła, ustawienia audio-wideo, w których tutaj możecie sobie wybrać się właśnie takie rzeczy jak wyjście audio, do wyboru jest tutaj, jak widzicie, konwersja z Dolby Digital, z AAC+, do stereo, to wszystko możecie sobie tutaj poustawiać. Następnie, jeżeli chodzi o wyjścia wideo, też tutaj wyjście HDMI, standardy wideo, jak widzicie, rozdzielczości do wyboru. Mamy też oczywiście 4K, natomiast akurat ten telewizor nie obsługuje rozdzielczości ponad 1080p, więc tutaj nie widzicie tego na liście. regulacja tutaj gdzie barw, saturacji, nasycenia, więc to wszystko będziecie mogli sobie regulować, również proporcje ekranu. Informacje o dekoderze, parowanie PIN, parowanie z aplikacją mobilną, którą Wam też za chwileczkę pokażę. To jest kolejny atut platformy MatteBox, ponieważ mając tą usługę, wykupując ją, dostajemy też dostęp mobilny do telewizji, do całego pakietu, który mamy na urządzeniu. Będziecie też mogli z niego korzystać na urządzeniach mobilnych typu smartfony, tablety, więc to też Wam za chwilę postaram się pokazać. No i zarządzanie urządzeniem, czyli restart urządzenia oraz przywracanie ustawień fabrycznych. Tyle odnośnie samego działania boxa Arris VIP 5305 oraz usługi MatteBox. Teraz chciałem Wam jeszcze pokazać, jak wygląda ta aplikacja mobilna do oglądania telewizji na urządzeniach typu tablet, smartfon itd. A następnie już przejdziemy sobie do krótkiego podsumowania dzisiejszej recenzji. Sama aplikacja nazywa się MatteBox, czyli podobnie jak usługa. Pierwszy ekran, który widzicie, to jest oczywiście propozycje materiałów VOD, czyli materiałów, które możemy sobie zakupić, oglądnąć na platformie. Tego nie widzieliśmy na samym urządzeniu Arris, natomiast w tej aplikacji już te propozycje widzę. Natomiast niestety w moim pakiecie nie mogę sobie takich materiałów odtwarzać, więc tego Wam nie pokażę. Natomiast pokażę Wam, jak działa sama telewizja. Zobaczcie, mamy przewodnik telewizyjny, czyli podobnie jak w przypadku samego boxa, gdzie możemy sobie sprawdzić dokładnie, co na którym kanale jest nadawane i możemy też z tej pozycji już przejść bezpośrednio do na przykład odtwarzania tego materiału. I tutaj też ciekawostka, możemy zobaczyć ten materiał na tym urządzeniu na żywo lub możemy z pozycji właśnie tej aplikacji otworzyć materiał na telewizorze, więc to też jest, myślę, bardzo wygodne, jeżeli chodzi o tą aplikację. Kolejna sprawa to są oczywiście dostęp do kanałów, które możemy sobie przeglądać w formie listy kanałów. Możemy też zobaczyć sobie, na jakim tutaj etapie jest dany program nadawany. Możemy sobie też sortować, wybierać listy, czy na przykład naszą listę testową, którą sobie utworzyłem. Mogę sobie bardzo łatwo do takiej listy przejść z pozycji właśnie tej aplikacji. Możemy też na przykład sobie wybrać top 10 proponowany itd., itd. No i teraz, jeżeli chcemy na przykład jakiś kanał otworzyć, oczywiście klikamy tutaj sobie otwórz na tym urządzeniu. No i jak widzicie, błyskawicznie następuje odtwarzanie. Możemy też bardzo łatwo tutaj zmieniać, przechodzić pomiędzy kanałami. Też jak widzicie, działa to bardzo szybko, podobnie jak w przypadku urządzenia Arris. Czyli jak widzicie, wydajność tej platformy jest na bardzo wysokim poziomie, tak więc to myślę, że działa świetnie. Możemy oczywiście zatrzymać taki materiał, natomiast nie możemy go tutaj cofać, przesuwać w tej aplikacji mobilnej. Możemy oglądać tylko materiały na żywo. Możemy też sobie przejść do nagrań telewizyjnych, czyli do tego, co nagraliśmy sobie na tym dysku sieciowym i zobaczcie, mamy tutaj do tego oczywiście dostęp już z pozycji aplikacji i możemy sobie też bez problemu taki materiał na tutaj telefonie w tym przypadku oglądać. Tak więc tutaj jak widzicie, ta funkcjonalność jest pełna i w przypadku takiego materiału mamy już możliwość przesuwania tego materiału do dowolnego miejsca, czego nie było w przypadku telewizji na żywo. Mamy tutaj też dostęp do filmów, czyli do tej biblioteki VOD, które możemy sobie dokupić i tutaj mamy oczywiście filmy zakupione, popularne, wszystkie filmy nowości według gatunków, więc możemy sobie to wszystko tutaj zarządzać. Mamy też dostęp do pozycji ostatnio oglądanych, czyli sprawdzimy sobie, co ostatnio oglądaliśmy, czy to na dekoderze, czy też w urządzeniu mobilnym. Mamy też oczywiście tutaj opcję ustawienia, gdzie możemy sobie ustawić takie rzeczy właśnie jak blokada kanałów, możemy sobie też blokować treści dla tutaj osób niepełnoletnich itd., itd. Więc tutaj takie podstawowe funkcje też się znalazły. Natomiast najważniejszą tutaj rzeczą jest właśnie dostęp do tych wszystkich kanałów na żywo, które mamy też na urządzeniu właśnie Arris VIP 5305. No dobrze, myślę, że to było tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję usługi platformy MatteBox oraz urządzenia Arris VIP 5305. Jak widzicie, jest to chyba jedna z najlepszych usług telewizji obecnie dostępnych na rynku. Mamy tutaj świetne urządzenie. Urządzenie 4K ze wsparciem dla HDR10. Urządzenie, które działa bardzo szybko, bardzo stabilnie. I nie ma tutaj problemów z przegrzewaniem, nie ma problemów tutaj z przycinaniem się obrazu. Tak więc tutaj myślę, że to jest duży atut. Bardzo szybka zmiana kanałów. Jak widzieliście, te kanały przełączają się praktycznie błyskawicznie. To jest też duży plus i zasługa właśnie tego odbiornika. Kolejny plus to oczywiście te wszystkie usługi multimedialne typu zatrzymywanie, cofanie się wstecz nawet do 7 dni wstecz, jeżeli chodzi o odtwarzanie materiałów wideo. Jeżeli odtwarzamy materiały z opóźnieniem, możemy też przesuwać się do przodu, dzięki czemu możemy na przykład pomijać reklamy w filmach czy też jakichś programach telewizyjnych. Kolejny plus to jest możliwość nagrywania wybranych audycji, programów, filmów z telewizji. Możemy sobie zaprogramować nagrywanie w określonym czasie, możemy nagrywać na żywo i przede wszystkim plusem jest to, że nie nagrywamy na samym urządzeniu, ale nagrywamy na dysku, chmurze, w usłudze, którą otrzymujemy wraz z urządzeniem, wraz z ofertą platformy MatteBox, więc to jest też bardzo duży atut, jeżeli chodzi o tą telewizję. Duża liczba kanałów telewizyjnych, ale to oczywiście jest też uzależnione od tego, gdzie tą usługę, u którego operatora wykupicie, ponieważ może on tutaj różnie sobie pakietować i składać te pakiety telewizyjne, więc tutaj musicie to sobie już indywidualnie dobrać ofertę. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o platformę MatteBox, dużym plusem jest aplikacja mobilna do tutaj oglądania tej telewizji poza miejscem właśnie zamieszkania, poza miejscem, gdzie będziemy mieć podłączonego tego boxa, czyli jak widzicie, jedne osoby mogą oglądać na urządzeniu, na telewizorze jakąś tutaj swoje ulubione programy telewizyjne, natomiast kilka osób dodatkowo może oglądać telewizję na urządzeniach mobilnych. Możemy tą telewizję zabrać ze sobą gdzieś na wyjazd, na wczasy, więc tutaj też jest duża jak gdyby elastyczność tej usługi. Ponadto usługa działa też w wszystkich krajach Unii Europejskiej. To też jest ważna informacja dla osób, które pracują za granicą, które chciałyby mieć dostęp do polskiej telewizji poza granicami kraju. I to jest też, myślę, że też świetne rozwiązanie dla nich, jeżeli chodzi o tą platformę. Na dzisiaj tyle z mojej strony, natomiast ja będę oczywiście to urządzenie sobie testował dalej. Będę dzielił się z Wami moimi wrażeniami odnośnie tej usługi telewizji MatteBox, czy też samego urządzenia Arris VIP 5305. Jeżeli pojawią się jakieś nowe funkcje, nowe funkcjonalności, to oczywiście będę chciał dla Was przygotować kolejny materiał poświęcony usłudze MatteBox. Tak więc subskrybujcie kanał, oglądajcie materiały. No i oczywiście zadawajcie pytania, czy to poprzez komentarze, czy też bezpośrednio na adres mailowy, który znajdziecie pod filmem. Jeżeli będę miał możliwość, to oczywiście będę na te wszystkie Wasze pytania na bieżąco odpowiadał. No i cóż, ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Jeżeli materiał Wam się podobał, był dla Was przydatny, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart-Test. Cześć!